Cześć! Dzisiaj mam dla Was tutorial tak nietypowy jak dla mnie, bo będzie to makijaż na Halloween. Jestem wielką fanką takich imprez już od wielu lat tak naprawdę i co roku wymyślałam coś no takiego dziwnego, nietypowego. I jakoś tak na studiach, na licencjacie jeszcze się przyjęło, że zawsze imprezowaliśmy i były to jedne z lepszych imprez w roku. Także tym razem mam dla Was taką moją propozycję. Oczywiście normalnie byłabym umalowana jeszcze tutaj, ale że jest wieczór i jeszcze daleko do Halloween, to wolałam sobie namalować tylko białą twarz. Także jest taka, jestem zapłakana, oczy krwią, nie wiem co się dzieje. I mam takie sztuczne rzęsy z piór i Wam od razu mogę powiedzieć, że one na stronie Inglota są na promocji i możecie je kupić za magiczne 5 zł, także na Halloween super sprawa. U mnie już leżą dłuższy czas w szufladzie i pomyślałam, że to będzie akurat dobry motyw na tą imprezę. Oczywiście wszystkie kosmetyki będą spisane na dole i to, co możecie jeszcze nie wiedzieć, to przepis na tą... przepis... to, jak macie wykonać tą sztuczną krew, też Wam podlinkuję, bo ja robiłam coś takiego rok temu z filmiku Ewy Red Lipstick Monster. Jakoś w miarę fajnie to wyszło, pokażę Wam zdjęcie, jak wyglądało to rok temu. Tam jeszcze miałam zrobioną sztuczną bliznę taką na pół twarzy, także wykorzystałam też jej przepis na sztuczną skórę, a w tym roku tylko taka krew. I jest to super opcja, bo ona się nie ściera, po prostu sobie odklejacie taką galaretkę i jest wszystko w porządku. Z takich rzeczy, których używałam i może nie do końca będą tutaj dostępne, to na przykład takie rzeczy do malowania, to są takie farby, ja je kupiłam w Anglii w funciaku, ale powiem szczerze, że są średniawe. Dzisiaj używałam pierwszy raz i liczyłam, że będą trochę mocniej kryły. Myślę, że takie białe farbki możecie kupić i na Allegro i w jakichś sklepach kosmetycznych, ale po prostu użyć bardzo jasnego podkładu. Ja też używałam The One Foundation z Makeup Revolution, zmieszanym z tą farbką i on jest po prostu biały, ja go używam do rozjaśniania podkładów, także jeżeli ktoś z Was go ma, może po prostu jasny podkład jeszcze bardziej nim rozjaśnić i też będzie taki jasny. I mam nadzieję, że dobrze mnie widać, bo jest już bardzo późno, jest ciemno na dworze, tylko pożyczyłam od mojej Zuzy lampy i pierwszy raz ich używam, więc nie wiem, jak to wygląda w aparacie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba.